Powiedz mi, kogo było ci najtrudniej złapać tej książki? Kto ci nie odpowiadał właśnie? Ten ktoś, kto wysłał za niego tyle maili, to wreszcie opisywał? Czy tam nie było tego maila zwrotnego? No wiesz co, różnie bywało. Bywało tak, że na przykład, nie wiem, chyba przez 2 czy 3 lata się dobijałem do Skogsberga i w końcu odpisał, wszystko mi tam pięknie wyjaśnił. Są jakieś pojedyncze osoby, do których nie dotarłem, albo dotarłem i które zrezygnowały, to znaczy nie chciały się wypowiadać w tej książce, albo może nie spodobały im się pytania, które zadałem. Natomiast kiedy uważałem, że ktoś jest absolutnie, bo też trochę to jest szukanie na oślep, bo właśnie nie wiem, czy to, co ktoś mi opowie, to będzie ważne, istotne i ciekawe, ale takie osoby, które wiedziałem, że muszą w tej książce się znaleźć i muszą coś opowiedzieć, to one wszystkie tu są. Więc na szczęście tutaj nie było takiego problemu, że był ktoś, z kim wiedziałem, że muszę porozmawiać, bo ta historia nie będzie kompletna i jego nie było. No poza docentem, bo zaczęliśmy o tym rozmawiać, praca nad książką zaczęła się chyba rok czy półtora roku po jego śmierci. Jesteś jakby częścią tego środowiska. Czy to ci ułatwiało sprawę? Czy, no bo ci ludzie, z którymi rozmawiałeś, jednak znali cię też jako muzyka, prawda? Więc chyba to było ułatwiające, a nie tylko z rozwiązaniem dziennikarskim. To było łatwe o tyle, że po pierwsze nie musiałem tracić czasu na zdobywanie zaufania, bo często jest przy różnych publikacjach, nie tylko takich obszernych, książkowych, ale przy zwykłym wywiadzie, że ktoś może mieć coś fajnego do powiedzenia, ale nie ma czasu albo trudno się przebić przez jakąś taką gardę braku zaufania. No my się po prostu znaliśmy na tyle długo i z niejednego pieca chleb jedliśmy oraz inne produkty zbożowe spożywaliśmy, że nie było tego problemu. Po prostu znaliśmy się na tyle dobrze, że to od razu zadziałało. Ja też nie musiałem zadawać pytań, które być może oni uznaliby za głupie albo niepotrzebne, no bo pewne rzeczy po prostu wiedziałem, więc można było od razu przejść do rzeczy. Wiedziałem, czego szukam po prostu. Kto dał tą propozycję? Czy ty dałeś Peterowi, czy wyszła to ona pytała? Bo ja tak naprawdę nie pytałem się nigdy o to. Chociaż chyba Jarek mi kiedyś to mówił, ale już nie pamiętam. Nie, propozycja wyszła od nas, z naszej strony, zespołu. Znaliśmy Jarka jako świetnego autora już znanej biografii Slayera pod tytułem Bez litości. Pióro i sposób, jaki była napisana, to są genialne. Książka się czytała świetnie, było dużo informacji. Widać było, że człowiek się naprawdę starał, żeby dotrzeć do ludzi i łamał granice, wydawało się, nie do przełamania. No i dodatkowo nasz kolega, człowiek, którego znamy, z którymśmy jeździli na koncerty wspólnie, który wie, o czym pisze. Nie jest to człowiek, który sobie wymyślił, że będzie pisał o zespole rockowym, bo tak akurat chce, tylko on jest z tego środowiska, wywodzi się, także wie, o czym pisze i będzie to bardzo obiektywne spojrzenie, nie jakiś wymyślony. Także no, zapytaliśmy Jarek, uznał to za honor napisania historii zespołu, który pisał historię tej. I fajnie, no i trochę to trwało, bo pierwszym projektem było wydanie książki na 25-lecie, ale dobrze się złożyło, że czekaliśmy te kolejne 5 lat, z tego względu, że przez te 5 lat no dobre 30% tego materiału udało się pozyskać, udało się dotrzeć do ludzi. Byłoby naprawdę niepełna historia, gdybyśmy ją zakończyli przy 25-leciu zespołu, czy bez 5 lat. No tak, pomijam historię Wejdera. Tak, ale pomijam nawet już fakt ten, że w ciągu tych 5 lat wiele się zmieniło w zespole pod każdym względem. To też jakby ma duże znaczenie. To jest pełna historia. To nie jest tylko opis tego, co się działo w pierwszej dekadzie, chociaż to może być akurat bardzo ciekawe dla wielu czytelników. Ale to jest pełna historia do wręcz dnia wczorajszego. Pisana absolutnie do ostatniej chwili. No banalna sprawa, po prostu od tych 5 czy tam kilku lat wszyscy są na Facebooku pod każdą szerokością geograficzną i dzięki Facebookowi dotarłem do po prostu paru ludzi, których nie byłem w stanie wcześniej nijak namierzyć, bo
bo nie mieli swojej strony internetowej, nie byli dostępni. Nikt nie wiedział, co się z nimi stało, a na Facebooku po prostu wypłynęli, więc chociażby dzięki temu. Czy pamiętacie swoje pierwsze spotkanie? To znaczy, myślę, że Jarek bardziej pamiętam niż Peter, bo pewnie Peter to był pewnie Peter. Nie, Peter nie pamiętał. Myślę, że nie pamiętam, bo znam. Proszę bardzo. Straszydło, festiwal Straszydło Ciechanów. Spotkanie było kilkunastosekundowe, bo właściwie zespół wchodził na scenę i tam podbiliśmy z kolegami, żeby sobie zrobić z nimi fotę. Ale ważny to był koncert. Peter na pewno pamięta ten koncert, dlatego że to był koncert pierwszy z Chiną. A, czyli więc to był, tak, więc to był koncert, na którym oni ukradli show z głowy Imperator, bo to był w ogóle dzień premiery płyty Imperatora, więc wszyscy tam jechali, by też jako na takie święto Imperatora. Wszedł Vader na scenę i pierwszy raz na dwie gitary, no właściwie zamiótł tam wszystkie te kapele z Imperatorem włącznie. I paradoksalnie brzmi, nie wejdę do łatwych Imperatorem. Patrzę na was, to pewnie tutaj część ludzi uwróciła się wtedy, kiedy był ten festiwal. No tak. Co robić? Czas ja też wtedy byłem bardzo młody. A Peter, kiedy pierwszy raz pamięta Jarka? To... Kiedy pierwszy raz? Pamiętam. To opowiedz. Dobrze. No akurat nie byłoby za wiele do opowiadania. Znaczy jaki pierwszy raz co? Pierwszy raz pamiętasz Jarka z... Zapamiętałeś go po prostu w czasie... Chyba jak graliśmy w Poznaniu razem na Twarz Omo, to był pierwszy obwoźny festiwal tak zorganizowany, bo wcześniej był to festiwal, który odbywał się w Olsztynie. Czy nawet w Olsztynie to było? Na wspólnym graniu. Tak, to było w Olsztynie, wtedy się odbywało tak na przedmieściach, jakiś... nie wiem, Red Bull Pub czy coś takiego. Crazy Horse? Crazy Horse, tak. Wstrząsająca nazwa. Tak, wstrząsająca nazwa. Odbyło się tam tylko raz impreza, już więcej nikt nas nie odważył się zaprosić. Bardzo fajna impreza, wtedy tam wtedy grał... Behemoth? Behemoth też grał, tak. Sporo ludzi z sceny. Trauma chyba też, tam sporo zespołów. Fajna wspólna impreza. Te czasy, kiedy zespoły i fani się wszyscy razem kochali i cieszyli ze swoich sukcesów. Jeszcze nie było internetu tak szalejącego jak dzisiaj. Fajne czasy, no potem jeszcze powtórzyliśmy to właśnie na Woźniu, w Traszemolu, w Ciubicu już wtedy. No ale tamtej pory wydajemy się dość regularnie. No jeszcze spotkaliśmy się tego, możesz nie pamiętać, ale my nagrywaliśmy wtedy naszą drugą płytę w Olsztynie w studiu Salani, tak, do którego wszyscy zaczęli jeździć, bo Vader tam zaczął nagrywać, więc oczywiście to też nie było wielu studiów nagraniowych, a skoro Vader nagrywa i to rzeczywiście dobrze brzmi, to oczywiście cała pielgrzymka polskich zespołów tam ruszyła, my też. I docent i Peter przyszli nam po prostu pomóc, oni tym wszystkim kapelom pomagali. Nagrywaliśmy gitary na piecu twoim, więc wtedy pożyczaliśmy mesę Petera. A docent zawsze pomagał ustawiać bębny, też jak tam coś komuś brakowało, to pożyczał na tej czajnie, też nagrywaliśmy. Słynnej. No więc tak to mniej więcej wyglądało, że tam gdzieś te nasze szlaki się przecinały w ten sposób. Ta książka jest też wspaniałym spojrzeniem na to, jak wyglądała Polska pod koniec lat 80. czy w 80. latach, jak wygląda dzisiaj, można to porównać. Mnie bardzo interesują właśnie te takie czasy wczesne, kiedy... Przedkolumbijskie, tak. Jeden z rozdziałów jest o tej scenie niezależnej, metalowej końca lat 80., początku 90. Myślę, że dla wielu z was będzie to bardzo ciekawa lektura, spojrzenie na to, jak to wyglądało kiedyś. Ja pamiętam, że Peter kiedyś opowiadał, bo teraz mamy koncerty w każdym mieście. Przyjeżdża masa zespołów. Nawet nie chce nam się jeździć na koncerty zespołów poza swoje miasto. Kiedyś pamiętam, że Peter mi opowiadał. Dzielnicy dalej nawet się nie chce. Kiedyś Peter mi opowiadał, że pojechał z Olsztyny do Warszawy po to, aby obejrzeć VHS-a z koncertu zespołu Slayer. Do klubu Remo. Nie sam pojechałem, zebraliśmy ekipę około 30-40 ludzi. Fanów i ponieważ to był jedyna możliwość, żeby obejrzeć strasznie nas emocjonującego Slayera w tamtych czasach,
To były dosłownie trzy, chyba czy cztery utwory z takiej składanki Ultimate Revenge, tak się nazywało. I pojechaliśmy to zobaczyć, to była hybryda wówczas. Czy... Hybryda albo remont, to było, bo ja też tam chodziłem. Prawdopodobnie byś na oglądanie tej podłej jakości, oglądanie tej podłej jakości VHS-u, naprawdę to była jakaś kopia, powiedziałem. Na takim telewizorze? Nie, nie, telewizor nie, to był nie, taki duży telewizor. Przez to jeszcze gorsza była jakość, ale wszyscy zachowali się jak na koncercie. Po stołach, mąż, tam machanie głowami, no i poszli się piwo. Nieprawdopodobne rzeczy się działy, naprawdę. Druga taka rzecz niesamowita, że jeździłeś okładki kserować z Olsztyna do Warszawy, bo w Olsztynie nie było punktu ksero. Wówczas nie było, potem nadrobiliśmy to wszystko w książce opisane. Potem wszyscy jeździli fanziny kserować z kolei do Olsztyna. Nie, po prostu, no, słuchajcie, co tu dużo mówić. Pamiętam, tam było. Nie było telefonu, to nawet stacjonarnego. Nic nie było. Nie było niczego, jak to znany polityk z tych czasów. Nie było niczego, ale była duża pasja. I tak naprawdę chyba to nas utrzymywało i utrzymuje do tej pory, że pomimo, po prostu nie było problemu czy trudności, którego nie dałoby się zwalczyć. Nie uciekaliśmy od problemów, tylko staraliśmy się to zwalczyć, a problemów było dużo. Także dzisiaj naprawdę, jak dzisiaj słyszę, ktoś do mnie pisze, słuchaj, jak osiągnąć sukces, bo tu mamy nagrane, bo istniejemy już od 2 miesięcy i nie możemy się przebić. No ja zawsze, nawet dzisiaj, no staram się na ile mogę pomóc, no bo dla mnie pasja jest ważna, jeżeli ktoś chce, to no, należy tą pasję podtrzymać, tylko że ten pęd dzisiaj do kariery jest zbyt duży, większy niż ta pasja, to jest troszeczkę czasami zgubne. No, kiedyś może muzycy gorzej grali, ale bardziej im się chciało grać i może dlatego cała historia muzyki cały czas się opiera na tym, co istnieje dawniej. Co wcale nie znaczy, że dzisiaj zespoły grają dobrze, po prostu troszeczkę mają inny punkt na mapie wyznaczony. Czasami warto go troszeczkę przestawić, żeby potem zbierać wyniki. Ale myślę, że to w wielu dziedzinach jest. Ostatnio właśnie słyszałem taką informację o tym, że jakiś młody piłkarz nie dostał się do reprezentacji juniorskiej i poszedł do psychologa z tym, bo się źle z tym czuł. Kiedyś byłoby to nie do pomyślenia, po prostu by grał lepiej. Dlatego nie zostałem piłkarzem. Ja też na tym. Co było najtrudniejsze w ogóle? Miałeś jakiś taki moment kryzysowy w pisaniu tej książki? No wiesz... musisz powiedzieć. Trudne było ogarnięcie po prostu ogromu materiału. Ja nawet decydując się na napisanie tej książki nie do końca zdawałem sobie z tego sprawę. Wcześniej napisałem książkę o Slayerze, który tam trochę wcześniej zabudował i zdaje się, że ta historia jest w związku z tym dłużej trwa. Natomiast Slayer gra właściwie przez cały czas w jednym składzie. Ostatnio tam, wiadomo, z wiadomych względów to się zmieniło. Wymienił się tylko raz perkusista i tam jeden raz był zastępca. Slayer nagrał 3 razy mniej płyt niż Vader, a tutaj ciągle coś się działo, ciągle jakieś historie, jakieś zwroty akcji. Więc okazało się, że zabrałem się za materiał, który jest no, bez porównania większy. To było trudne. No, trudne było też czasami dotarcie do ludzi. Trudne było to, że psychologicznie trudne, kiedy już się spóźniłem z napisaniem tej książki na to 25-lecie, to potem nie mogłem iść na żaden koncert metalowy, bo wszyscy mnie zaczepiali i ci pytali, kiedy jest Vader. I zostałem odludkiem i domatorem właśnie przez to. Taka jest moja historia. Przesłuchajcie, jak może chodzić na koncert. Przez pytanie nie było żadnej cenzury z mojej strony, żeby nie chodziło książkę. No chciałem tak zapytać, bo nie było? Nie, no w ogóle też, co ciekawe, na przykład niektórzy byli muzycy, tych tam kilku, którzy mi odpowiedzieli, być może uważali, że i tak na przykład to nie przejdzie przez właśnie cenzurę. Niektórzy odpowiedzieli z zastrzeżeniem, że a i tak na pewno tego Mariusz albo Peter nie pozwolą puścić. A ja im mówiłem zgodnie z prawdą, że to ja piszę tę książkę, a nie Mariusz albo Peter. Mariusz ją zobaczył po raz pierwszy na oczy wczoraj. Peter ją czytał przed wydaniem, żeby oczywiście wprowadzić jakieś swoje uwagi, ewentualne poprawki. Do całej książki miał 7 uwag i one dotyczyły na przykład pomylonej daty albo autorstwa jakiegoś utworu, więc były to uwagi takiej natury, więc no, życzę każdemu dziennikarzowi, jak jesteś praktykiem, więc wiesz, co to znaczy. Do takiej książki 7 uwag tego rodzaju. Raj. Tak, nie, oczywiście to jest cudowne. Chociaż do Lesitów miałem też 7 uwag czy 8, bo napisałem w paru miejscach słowo
diabelski pomysł pszenicy i potem po... A to było też po tym przejściu jego, no. Cenzura. Inną stronę. Diabelski, jak możesz to pisać w czymś. Ja na przykład nie wiem, czy nie napisałem gdzieś chwała Bogu, ale jeżeli tak, to Peter mnie wyłapał. To kto ci odmówił? Rejasz na przykład. Po nazwisku. Tak. Rejasz na przykład nie. Nie odmówił. Powiedział, że odpowie, po czym nie odpowiedział. I mimo kilku monitów i próśb z mojej strony, że no ma okazję po prostu zabrać głos w swojej sprawie, ale nie zdecydował się odpowiedzieć. Albo Czajna, który podobnie obiecywał to bardzo długo i też w końcu się nie zdecydował. No ale to były pojedyncze przypadki. Raczej ludzie się decydowali zeznawać. Bez przymusu. Bo właśnie tak się zastanawiam, bo te akurat wszystkie to są konflikty. To jednak miałeś problem z opisaniem tego, jak do tego podchodziłeś. Bo zauważam, że nie stawiałeś się po której ze stron, tylko chyba tak najlepiej. Nie ma, że nie mogę robić to za sędziego, wiesz, nie było mnie tam, nie widziałem racji. Tak, oczywiście ja pytałem Petera, jaka była jego racja, czy na przykład Mariusza, kiedy dochodziło do jakiegoś wydarzenia. Ale zresztą za namową Petera, znaczy nie trzeba było mnie namawiać, ale on to robił, że ale wiesz co, z Rejaszem było tak i tak, z Nowym było tak i tak, natomiast ty koniecznie ich zapytaj, niech oni powiedzą, jak oni to widzą. Ja oczywiście tak miałem zamiar zapytać. No i niektórzy powiedzieli, jak to widzą. Nowy powiedział i tam też nie szczędzi zespołowi gorzkich słów i tak to zostało. No jest tak, Peter mówi, o co miał żal, pretensje do Nowego, Nowy, jaki miał problem wówczas z Wejderem, kiedy z Wejdera odchodził. A ja się nie wtrącam, ja tylko przekazuję te informacje, które dostałem od swoich rozmówców. Peter, powiedz, dowiedziałeś się właśnie czegoś nowego, szczególnie od tych swoich byłych kolegów. Czego nowego się nie dowiedziałem. Znaczy, słuchaj, nie, czy wiesz, bo czasami jest tak, że jak jest jakiś konflikt w zespole, to jest zamiatane bardzo często pod dywan, albo ktoś boi się powiedzieć, tobie to tak czytasz. Nie boi, wiesz, dla mnie priorytetem jest zespół od dawna i w zasadzie nie zdążył się tutaj demonizować jakiejś swojej postaci i wyjść na człowieka, który liczy się z kolegami, bo tak nie było w historii, ale gdybym ulegał, tak powiem, słaposką wszystkich, którzy są w zespole, to ten zespół dawno przestał by istnieć. Wiadomo, że to nie jest sprawa demokratycznych rządów, bo w ten sposób każdy wyciągnął swoją stronę i ten zespół nic nie został, nie dożył, po prostu nie miałby jak. Ja oczywiście nie przypisuję całego sukcesu sobie, bo to była bzdura. Telefon. Kto z nas? Nie, tutaj mam wyłączony, przepraszam. Zawsze powtarzam, będę powtarzał, że cały sukces Wejdera to jest jakby wspólny sukces wszystkich, którzy się przyczynili, którzy byli najpierw przez moment w tym składzie. Choćby z tego względu, że Wejder to głównie granie na żywo. Płyty, to wszystko, co się pojawia, to jest w zasadzie zaznaczenie historii, dyskografii, że kolejnego etapu. Natomiast tak najważniejsza robota, najważniejsza prasa i całe gry istnienia to są koncerty, a na koncertach wiadomo, no każdy daje, to jak koncert wygląda, to zależy od talentu i możliwości każdego z muzyków. Ale też jeszcze jest pytanie, czy pytasz na przykład, czy on się dowiedział czegoś o sobie teraz, czy o sobie wtedy, bo cała ta książka jest też ewolucją i zarówno zespołu, jak i Petera. Ja myślę, że tam jest fajna sytuacja, bo ona się zaczyna od momentu, kiedy kolega z zespołu, czyli Zbyszek, po prostu bierze Petera za pysk, bo Peter się zakochał i generalnie przestało mu zależeć na zespole i dostał reprymendę taką, tak, która go postawiła do pionu. A kończy się tym, jak Peter bierze za pysk innych, bo tak trzeba. No. Czasami to jest jedyne wyjście i po prostu książka między innymi jest też pokazaniem tego, że w życiu trzeba podejmować czasami bardzo trudne decyzje, ale trzeba. Trzeba te decyzje podejmować, bo jeżeli się ich nie podejmie, to nic z tego nie będzie. I takich decyzji tu jest wiele w czasie całej tej 30-letniej historii, ponad już 30-letniej historii Wejdera. I to też jest niezła nauczka jakby, no, dla wszystkich, że nie należy się obawiać tych nawet czasami trudnych decyzji, bo bez nich po prostu nic nie wyjdzie. Nie chodzi mi o co innego, o to, bo pisałem kiedyś z tobą książkę o takim zespole, który oni dowiedzieli się o tym, co myślą na dane tematy dopiero z tej książki, więc... No i wierzę, że to się skończyło. Ale zastanów się, jak można się
dowiedzieć się tego, co ja myślałem. Nie potrafili rozmawiać ze sobą. Nie potrafili rozmawiać ze sobą. Ta książka była w pewnym momencie trochę taką psychoterapią dla nich. Dlatego pytam się, czy ty na przykład wiedziałeś, dlaczego ci twoi koledzy odchodzili od ciebie? Czy dowiedziałeś się o tym później z książki, właśnie dopiero z książki? Ja widziałem, bo parę razy było tak, że po prostu koledzy mieli inne plany albo nie wytrzymali. Było też często tak, że ja im musiałem pomóc w podjęciu decyzji. No bo ja nigdy nie zmuszałem nikogo do grania w zespole, bo to też jest absurdalne. Sens ma tylko wtedy wspólna praca, kiedy to sprawia radość wszystkim, a nie kiedy jest to jakimś musem, nie? Czy w związku, nie wiem, z tego, że się z tego utrzymuje, czy w związku z tym, że to jest fajnie grać w zespole. Tu sens jest tylko wtedy, kiedy każdy ma z tego radość i każdy chce to robić. Jest jeszcze taka różnica, że zespół, o którym mówisz, miał zawsze ten problem, że to był właściwie jego zasadniczy problem, że nigdy nie było lidera. Wszyscy chcieli być liderami, albo wszyscy chcieli, żeby lidera nie było. A tu od 1986 roku jest lider. I to nie znaczy, że to jest tyran, który podejmuje wszystkie decyzje, no ale jednak jest jakaś ostateczna instancja. No więc tak jest, że są jakieś problemy, no to Peter je po prostu od tamtego czasu, czy chce, czy nie chce, rozwiązuje. Więc to jest książka Weidera, no ale oczywiście ona jest w dużej mierze o Peterze. No to jest człowiek, który zakładał ten zespół i jako jedyny przez te wszystkie lata przetrwał, więc innego rodzaju jednak dynamika w takim zespole jest. Wystarczy. Myślałem, że Wisława. To jeszcze jedno pytanie do ciebie, potem oddam głos tutaj przybyłem. A co o sobie się dowiedziałeś z tej książki? Nowego. No. Nowego o sobie? No, czy coś się dowiedziałeś o sobie, no. Tutaj, obok tej... Czego się nie dowiedziałem? Skupiałem się na sobie. Podobała mi się książka z tego względu, że jest spojrzeniem z różnych stron i pokazuje jedną historię, pokazuje masę pasji zawartej, a dlaczego miałbym oceniać siebie, czy nie wiem, czy to poprzez pryzmat książki napisanej w sobie. Nie, no chodzi o to, że nagle jakaś myśl, na przykład zawarta przez Jarka, otworzyła książkę, to o, tak myśli? To ciekawe, coś takiego, no ale tego sytuacji, tego typu. To znaczy, wiesz, że chociaż zawsze słuchałem, no bo w sumie no, każda sztuka, również metal, część sztuki, część muzyki, jest kierowana do ludzi, do odbiorcy i ten odbiorca jest ważny, ale nie byłaby to sztuka, gdybym kierował się, tak powiem, gustem i tym, co ludzie chcą, bo wtedy byłby takim zespołem jak na weselu. Grajcie to, grajcie to, grajcie to, bo wtedy jest fajnie. A to nie na tym coś polega. Oczywiście my nigdy jak z Weiderem nie chcieliśmy usatysfakcjonować, nie wiem, 100% ludzi, bo jest wiele zespołów, jeżeli komuś coś nie podoba, czy ta płyta, czy ta, zawsze może przejść do innej albo do innego zespołu. No to jest pełna swoboda interpretacji. Natomiast zawsze no, ceniliśmy tych ludzi, którzy za nami podążali i tworzyli się wokół, jako taka zwarta grupa wielkich fanów, którzy akurat, no, bo my też jesteśmy fanami jako twórcy. Podobnie myśleli, jakby podobne emocje uzyskują ze słuchania takiej samej muzyki. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, to w ogóle trzeba tłumaczyć. Dostałeś od Jarka książkę do przeczytania. Ile ci czasu zajęło przeczytanie tej książki? I to na pierwszą myśl po skończeniu. A to tak było, bo ja kilka razy czytałem książkę. Bo to było tak, że pojedyncze rozdziały Peter dostawał, a potem jakby na końcu całość, więc to było skokowe. Wiem, że moi koledzy z zespołu, na przykład Halik, to aż szczerze mówiąc troszeczkę mnie zdenerwował, bo zamiast przespać się przed koncertem, to całą noc czytał. I tak naprawdę przez chyba nie dzień, półtorej dnia przebrnął przez całą książkę. I wtedy dopiero zrozumiał, w co się wpakował. I nie było tak, że ja kazałem, że to lektura obowiązkowa. Ale już ustaliliśmy, że będzie test. Słuchajcie, pytania. Czekam na pytania. Pytania do Jarka. Nie wierzę, że nie macie pytań. Ja się pierwszy zapytam i pytanie będzie zarówno do Petera, jak i do Jarka. No, obydwa jesteście, można powiedzieć, legendami polskiej sceny metalowej i w związku z tym chciałem zapytać, czy... Peter na pewno, Jarek? No też. Słuchacie obecnie jakichś zespołów młodych, metalowych, które w tym momencie w Polsce grają? Z pokolenia... No tak powiem, no naszego, tak 20 lat młodszego
od was. Jeżeli tak, to czy jakieś zespoły zwróciły waszą uwagę? Uważacie je za interesujące? Tak, ja słucham zespołów związanych z tym kolektywem Let the World Burn, Furia, Morowe, ale też takie ekipy, które tam gdzieś mniej, ale też trochę są z tego rozdania, czyli Medico Peste od Raza, takiego nowego polskiego post-black metalu, powiedzmy, więc przez długi czas niewiele rzeczy znajdowałem nowych, ciekawych dla siebie na polskiej scenie, ale jak się pojawiła ten wysyp takich właśnie post-black metalowych historii, to znowu jestem szczęśliwy. Ja się znowu poczułem jak wykopana mumia, po prostu nie wiem, o czym Jarek mówi. Znaczy, ja chciałbym mieć tyle czasu, jak miałem kiedyś, kiedy mogłem śledzić, co się generalnie dzieje na całym świecie, nie tylko w Polsce. Kiedyś było więcej czasu, żeby na koncertach rozmawiać z kolegami, poznawać, wymieniliśmy się płytami czy kasetami wówczas. W tej chwili jestem praktycznie rocznie w trasie i tak mocno zajęty graniem swoim, że naprawdę niewiele czasu starczy na to, żeby poznawać jeszcze co innego. Ale to nie znaczy, że nie, bo może ja nie mam pamięci do nazw, nie sypnę tu ci zaraz garścią nazw, nie z tego względu, że nie chcę to robić promocji, tylko po prostu no nie pamiętam. Ale będąc na koncertach, czy kiedy jest okazja, kiedy jestem zaproszony, czy kiedy gdzieś w okolicy ktoś się pojawia, akurat jestem, to naprawdę pojawiają się fajne zespoły, które dobrze grają i no życzę im tylko no, wytrwałości, żeby trwać tak jak te zespoły, które no, tworzyły swoją historię w przeszłości, bo to przecież każda historia ma swój początek, a że to jest 20 lat później, tak jak powiedziałeś, to zapomina mi znaczenie. Na pewno w tej chwili wszyscy znacznie lepiej technicznie grają. Jedyna tylko prośba, żeby oprócz techniki zwrócić uwagę na to, że to jest muzyka, że są kompozycje. I jak ktoś przychodzi na koncert, to głównie chce podziwiać muzykę, a nie prestidigitatorskie umiejętności poszczególnych muzyków. Bo to jest narzędzie, które powinno pomóc, a nie zastąpić kreatywność. Tego troszeczkę brakuje dzisiejszym zespołom. Moje zdanie oczywiście tylko. Proszę dalej. Trzy pytania do Petera. Pierwsze, czy po przekroczeniu 30 lat istnienia zespołu myślicie już może o jakimś własnym festiwalu, na przykład w jakimś malowniczym zamku krzyżackim, a na przykład ja bym proponował zamek Krzysztopór, tam rozsnąć jakąś czerwoną mgłę, ładne DVD, nagrać ujęcia z helikoptera i w ogóle. Myślę, że jak Metallica robi już fabularne filmy ze swoich koncertów, to Vader też miałby pole do popisu. Miał romans z mężczyzną, z Edytą Górniak i pojawił się w jakichś tam scenariach, nie wiem, Federykowskich, to może miałbym na to szansę. Natomiast dzisiaj wiesz, Vader nie wchodzi się w ten sposób do promowania samej siebie. Zresztą ja wiem, o czym ty mówisz. Ja miałem na myśli, że wtedy też by takie zespoły, które wycenicie, mogliście pokazać i poznawać nowe też. Znam ludzi, którzy mieli ambicje tworzenia festiwali generalnie i powiem ci, że stworzenie festiwalu w ogóle jakiegokolwiek w naszym kraju jest już tak powiem graniczy z cudem. A już na pewno jest to totalne ryzyko, ponieważ to, że ty masz ochotę uszczęśliwić innych, wcale nie znaczy, że cię nie to docenią. I gdyby dzisiaj ludzie tak samo chcieli słuchać, jak mówią o tym, że chcą słuchać, czyli bardziej aktywni, na pewno tych festiwali byłoby więcej, byłaby na to szansa, również w moim przypadku, czy każdego kolejnego, na stworzenie tego rodzaju festiwalu. Natomiast realia są takie, że czasami są duże nadzieje, wiele pytań, a kiedy już do czegoś dojdzie, to nikt nie chce tego wspierać, nikt nawet nie chce przejść na taki koncert. No niestety realia są straszliwe. Dzisiaj każdy patrzy na pod punktem pieniężnym. Jeżeli coś się nie opłaca, albo trzeba dołożyć ileś tam setek tysięcy z własnej kieszeni, to niewiele jest na to chętnie. Także ja proponuję częściej chodzić na koncerty i w ten sposób wspierać jakby w ogóle scenę każdą, a już na pewno zespoły, które się lubi, a wtedy będzie lepiej. Bo na razie to ja na pewno nie podjąłbym się czegoś takiego. Nie stać mnie na to. Drugie pytanie, tak zawsze mnie interesowało, co takiego jest w Olsztynie, że akurat tam jest takie zagłębie tak ostrej muzyki, co tam jest, jakiś fluid w powietrzu, nie wiem, czy to dzikość tej mazurskiej przyrody, tak powiem, działuje, bo też ja patrzę przez pryzmat sekcji rytmicznej Kobonga Wojtka Szymańskiego i Bogdana Kondrackiego z Mikołajek. Zawsze mnie to intrygowało, dlaczego tak akurat tam, a nie umiejąc nic na przykład Rzeszowowi, nie w Rzeszowie. Ale to nie jest prawdą, że Olsztyn jest jakąś straszną Mekką, bo popatrz sobie w tej chwili na ile znanych zespołów w tej chwili po świecie jest z Polski. To już nie jest Vader, kto tam się przebił wcześniej, był pionierem może, ale jednak już tutaj przyszli niektórzy osiągnęli nawet więcej. Nie pochodzą z tamtych ziem. Także być może akurat wtedy był taki okres, kiedy
byliśmy kolegami jakby też z jednego podwórka. Każdy chciał coś stworzyć po swojemu, a ponieważ graliśmy często w jednej sali, więc jakby nawzajem się napędzaliśmy emocjonalnie. I stąd na przykład Christ Agony, czy DSI Remausera. Ci ludzie się mieszali w składach. Gdyby nie DSI, gdybym nie poznał Mausera, na pewno nie grałby w zespole Vader. Podobnie było pewno z Kobongiem, chociaż Kobong z troszeczkę innego środowiska jakby się wywodził, ale spotykaliśmy się też w pubie From wówczas, prężnie działającym, i no, takie wspólne spotkania na pewno sprzyjają też działalności i powstawaniu grup, czy mieszaniu się muzyków i powstawaniu kolejnych. Natomiast na pewno nie jest to tak, że jest to jakiś jeden rejon w tej chwili, na pewno nie w tej chwili, gdzie skąd wywodzą się muzycy z mojej Rzeszów, Krosno, Kraków, Decapitated, choćby nawet jeden zespół wspomnieć, czy to ja bym że wręcz rzekł, że tu Kraków jest takim też miejscem, skąd wiele fajnych nazw i dobrej muzyki się wywodzi. Także no, kwestia spojrzenia. Ale jedno jest pewne, możemy podsumować, że w tej chwili na pewno, chociaż skupieni w tym bardziej ekstremalnym graniu, głównie, bo mamy też inne, mamy przecież Riverside, mamy Comet, tak, którzy powoli wystawiają głowę poza granice kraju. Polska pokazuje naprawdę coś ciekawego. To nie jest zmanierowane granie i cieszę się, że jest doceniane w całym świecie. Doceniane. Trzecie pytanie. Kiedyś przeczytałem, chyba dobrze usłyszałem, czy dobrze przeczytałem, że jakieś dwie Japonki były, które jeździły za Vaderem po całym świecie. Co się dzieje z tymi kobietami? Dalej jeżdżą? Mają drugie dzieci. Dobry żart. Nie dwie, a tak więcej było. To raz, a dwa. To jest... No może z jednej strony to jest to, że stać Japończyków na to, żeby podróżować, pojechać sobie po prostu na wakacje, na przykład na drugi koniec świata, żeby zobaczyć zespół. Też kwestia mentalności, bo to nie znaczy wcale, że te Japonki jeździły, bo jakieś tam bliższe spotkania trzeciego stopnia. Po prostu myśmy się znali. Poza tym też to, że Vader pojawiał się w Japonii parę razy. Zresztą teraz też się wybieramy i zapewne się spotkamy znowu z tymi koleżankami, o których wspomniałeś. Kolejne pytania. Był kiedyś taki festiwal Wacken, w którym braliście udział. Wiem, bo byłem akurat na nim, na tej edycji. I tak się złożyło, że wyszliście na scenę po Vaderze, na równorzędną tej samej wielkości scenę. Po Vaderze? Przepraszam, po Slayerze. Czy nie wiem, czy zapamiętałeś jakoś szczególnie ten koncert? No raczej. No i czy zdarzyło się kiedykolwiek później w waszej historii, żebyście zagrali po tak dużym zespole? Wacken to jest w ogóle bardzo specyficzny festiwal i jeżeli chodzi o Vadera, wrzucano nas tam już w najtrudniejsze z możliwych pozycji. To było chyba najtrudniejsze, no bo grać po Slayerze no to już absolutnie brzmi z założenia. Oczywiście no, trafiliśmy tam akurat w takim momencie, kiedy byliśmy na pełnej parze, w trakcie już grania, świetnie ograni. Mimo to było trudno, dlatego że ja sam jestem fanem Slayera i na przykład zamiast rozstawiać się i przygotowywać na scenie obok, wolałem obejrzeć ten zespół, a nie mogłem z boku, gdzieś tam widziałem okiem, musiałem się rozstawiać. Zatem druga sprawa, no, zdawałem sobie sprawę, Wacken to w Niemczech i zespół Slayer ma potężnych odbiorców, absolutnych ortodoksów, jeśli chodzi o odbiór. I wyobrażałem sobie tych wszystkich ludzi, którzy za moment po prostu sobie pójdą, tym bardziej, że to już było dość późno. Miłe było to, że po prostu tak nie poszło, było. Wszystko się tylko przesunęło. Tak. A już późniejsze opinie o tym, żeśmy nawet lepiej byli przyjęci, no to już w ogóle było dziwne. Natomiast jeżeli chodzi o Wacken, był to ostatni raz, kiedy zagraliśmy po tej ostatniej próbie ognia, kiedy okazało się, że byliśmy zwycięsko, pokazano nam, że tak mam środkowy palec, dwa lata chyba później, bardzo źle nas potraktowano, rzucano nas po prostu z miejsca w miejsce, najpierw mieliśmy grać na jakiejś pozycji na dużej scenie, potem rozpoczynać, nie było problemu, potem przerzucili nas na headlining jakby tam jakiegoś mniejszej sceny, a potem z tej mniejszej sceny kazano nam grać gdzieś o drugiej, już to było za dużo. W tym momencie powiedziałem, że nie macie szacunku, my nie potrzebujemy Wacken, wy nie poszucie Vadera, dziękuję. Do tamtej pory nie gramy i nie będziemy grać na festiwalu, dopóki oni nas nie przeproszą albo nie zaproszą w jakiejś okoliczności. Po prostu jest pewna granica, no my nie jesteśmy może tak próżni, żeby tam się obrażać na coś, ale to po prostu było za dużo. I powiedzieliśmy nie, dziękuję i trudno. No, wiem, że Slayer jest największy, ale czy kiedykolwiek później zdarzyło wam się zagrać pod tego formatu zespołu? Przed, tak, Metallica.
przed latarką w Chorzowie. No, tak, ale czy no zdarzyła się jeszcze taka sytuacja, że właśnie, że wychodziliście po? Nie, to była sytuacja taka, że po prostu rzucono nas na pozycję przegrane z góry, no bo wiadomo było, okazało się, że nie przegraliśmy, ale tego się, to podejrzanie tak stworzyło, takiego epizodu, nie? Takiego finału. Specjalnie ustawiłeś program jakoś, jak to był inny koncert, czy to był taki sam koncert jak w trasie wtedy? Tak, co tam innego grać. Nie graliśmy jedynie Slayerem. Kolejne pytanie, proszę. To jak nie macie pytań, to dziękuję. Książeczki w rękę. To jeszcze ja jedno pytanko zadam na koniec. Jak pewnie wielu wie, dużo tekstów Wejdera opartych jest o literaturę Lovecrafta. Czy jesteś fanem Lovecrafta? Jego literatury. Oczywiście, literatury. Nie poznają osobiście, niestety, nie ale nie było. Jak najbardziej, od bardzo dawnych czasów, kiedy już tak naprawdę niewiele rozumiałem z tego... Generalnie pięknie pisze o emocjach, a ponieważ metal to emocje, tak naprawdę pokocham tą muzykę właśnie poprzez emocje, poprzez emocjonalność, pijącą wręcz tej muzyki. Ja jestem język w zasadzie, w którym metal się karmi, którym karmi emocjami. A Lovecraft był czymś rewolucyjnym, jeżeli chodzi o opisywanie emocji, strachu ludzkiego i w ogóle całej, stworzył coś takiego, można powiedzieć, że stworzył coś jak w zasadzie Ewangelii dla katolików, Biblii, czegoś, co jedni uważają za po prostu fantazję, a inni uważają za prawie religię. Piękna sprawa, no, przypomnienie jakby takich zakodowanych w naszym kodzie genetycznym strachu przed czymś, nawet nie zdajemy sobie sprawy dlaczego. I tam wiele takich pytań się pojawia, dlatego to mnie zawsze fascynowało. Symbolika poza tym oczywiście, dużo metafor. To coś, ta wszechobecna tajemnica. Tam cały czas istnieje jakaś tajemnica, o którym niby wszyscy wiedzą, a nikt tak naprawdę nic konkretnie nie wie. I to jest to, co mnie bardzo do tej pory już fascynuje, wiesz, jego prozie już następców. Jak nie ma pytań, to zapraszam ja. Dobrze. No tak, Peter, bardziej do ciebie. A propos też trochę tego, co w książce jest napisane. Czy nie miałeś w swoim życiu, albo może miałeś, i jak później to ewentualnie zwalczałeś? Bo jak się czyta książkę, to jednak poniekąd jest to taka trochę walka ciągle o przetrwanie. Wojna nawet. Dokładnie. I właśnie nie miałeś takiego momentu w życiu, że zastanawiałeś się, że czy może jednak zostawić to wszystko w cholerę i nie zajmować się tym... Może jestem dziwny, ale nie miałem, bo jakbym miał, to podejrzewam, że bym skończył. Jedyny moment, taki już miałem wcześniej, kiedy zastanawiałem się nad przyszłością, to było wtedy, kiedy musiałem się rozstać z docentem. Dlatego, że po prostu tak wiele żeśmy razem budowali, ja tak długo z nim tworzyłem, to byśmy tak ze sobą zżyci, że ciężko było sobie po prostu wyobrazić, mieć kogoś innego jako ten kręgosłup zespołu i tą twórczą, wiesz, motorykę na plecach. No jak się okazało, jednak można by. Dziękuję. Przerwanie studiów to też nie był taki moment, w którym jakoś bardzo długo zastanawiałem się nad tym, czy faktycznie... Bardzo długo nie. Bardzo długo nie zastanawiałem się. To była właśnie jedna z tych trudnych decyzji, które trzeba było podjąć. Byłem wtedy w takiej sytuacji, że w zasadzie, no nie, wiadomo, no, czwarty rok studiów mnie czeka, czyli jakby, no, to nie jest ten etap trudny. Już najtrudniejsze miałem za sobą. Ale nie miałem na to czasu. Ja próbowałem brać dziekanki, próbowałem przejść na system zaoczny, ale mimo wszystko trzeba mieć trochę czasu do książki. Ja wówczas masz czasu poświęcałem na wyjazdach, to było jak. Nie potrafię skupić się na nauce, czy nie, kiedy jestem w trasach. Także no, trzeba było podjąć decyzję. Czyli zapraszam do lektury książki. Wojna Wojna Totalna, Jarek Szobryk, Peter. To może długo pisać, jeżeli dzięki. Książka to opis. Elisz Flamaster. Proszę uprzejmie. Zostałem bez...
Czekam jeszcze na jej odpowiedź. Kartkę, książkę? Książkę? Gdzie na zdjęcie, czy na... Proszę? Gdzie zawsze? Coś tam planuję, ale nie planuję. Jeszcze sobie załóżę. Nie wiem, ja mam. No wiem, ale jak chcesz, to może... Dzięki. Jakbym mógł, góry dla Jarka. Dla Jarka. Tak jest. Jarka dla Jarka. Tak, dla dobrego kumpla, kiedy krajnie muminków w Finlandii siedzi. I tak przy okazji, jak się mówi gdzieś tam na białym grosie. Poczekaj, to jest dla mnie. Akurat prezesa ekipy wciąż. Dzięki.